Książka Jedyny Zbawiciel autorstwa Louis Fogel. Rozdział 5 pod tytułem Prawdziwa Spowiedź. Potomkowie Aarona pochodzący z pokolenia Lewiego byli ustanowionymi przez Boga kapłanami Starego Testamentu. Mówi o tym druga Mojżeszowa, 28 rozdział, 1 werset. Zgodnie z boskimi przepisami zakonu musieli oni zabijać zwierzęta przeznaczone na ofiarę, na przykład cielce, kozły, baranki itd. Raz w roku, w wielki dzień pojednania, najwyższy kapłan wnosił do świątyni krew ofiarnego zwierzęcia, którą kropił miejsce przed skrzynią i skrzynię przymierza. Ofiary starotestamentowe wskazywały obrazowo na ofiarną śmierć Jezusa na krzyżu, który w swej osobie był jednocześnie ofiarą i kapłanem. On umarł za nas, wstąpił do nieba i przebywa teraz w świątyni niebiańskiej. Wszedł raz na zawsze do świątyni nie z krwią kozłów i cielców, ale z własną krwią swoją, dokonawszy wiecznego odkupienia. List do Hebrajczyków, 9 rozdział, 12 werset. Już kapłani starotestamentowi wiedzieli, że wszystko bywa oczyszczane krwią i bez rozlania krwi nie ma odpuszczenia. Hebrajczyków, 9 rozdział, 22 werset. Jednak przez wiarę rozumieli, że grzechy nie mogą być zgładzone krwią cielców i kozłów, lecz jedynie przez krew tego, który zetrze wężowi głowę. Porównaj z listem do Hebrajczyków, 9 rozdział, 15 werset. Od chwili wykonania dzieła odkupienia na Golgocie nie potrzeba już na ziemi kapłanów, którzy musieliby, jak to czynili kapłani starotestamentowi, przynosić Bogu ofiary, ponieważ doskonała ofiara Chrystusa zadowoliła całkowicie wymagania świętego Boga. A znaczenie jej i wartość są wieczne. Jedynym kapłanem jest Jezus, który usiadł po prawicy Ojca, Hebrajczyków 8 rozdział 1 werset, pozostając na ziemi nie mógłby nazwać się kapłanem jako narodzony z pokolenia Judy, a nie z pokolenia Lewiego. Bardzo cieszymy się z tego, gdy dzisiaj przedstawiciele kleru, kapłani, liderzy, proboszczowie i pastorzy z powagą sprawując swój urząd usiłują przyprowadzić zgubione dusze pod krzyż do Zbawiciela z Golgoty, albowiem jedynie Jezus odpuszcza grzechy, jedynie On ułaskawia mocą swej drogiej, przelanej krwi. Lecz nie znajdujemy w Piśmie Świętym, w Nowym Testamencie, ani jednego wersetu na uzasadnienie tak zwanego prowadzenia w urząd kapłanów lub innych przedstawicieli kleru, którzy mieli sprawować ofiary lub którym musiałbyś się spowiadać ze swoich grzechów w celu uzyskania odpuszczenia. Albowiem Chrystus jedną ofiarą uczynił na zawsze doskonałymi tych, którzy są uświęceni. Hebrajczyków, 10 rozdział, 14 werset. Zapewne są także i w dzisiejszych czasach kapłani. Jest duchowy dom i święte kapłaństwo, do którego należą wszyscy zbawieni. Dzisiejszymi kapłanami są wszyscy, którzy zostali obmyci z grzechów krwią baranka z Golgoty.
Wszyscy oni są powołani do składania duchowych ofiar, to znaczy ofiar dziękczynienia i chwały, przynoszonych przez zbawione dusze. Hebrajczyków 13 rozdział 15 werset i 1 Piotra 2 rozdział 5 werset. Lecz nie są oni pośrednikami między Bogiem a ludźmi, gdyż Nowy Testament o takich pośrednikach nigdzie nie uczy. Proszę uważnie przeczytać 1 Piotra, 2 rozdział od 1 do 10 wersetu. Pismo Święte mówi nam przez usta apostoła Pawła: jeden jest pośrednik między Bogiem a ludźmi. Człowiek, Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich. Kto szczerze pragnie odpuszczenia grzechów, niech śmiało przyjdzie do Jezusa, Zbawiciela grzeszników. On dziś ukrzyżowanego, lecz teraz uwielbionego. I niech wyzna przed Nim swój zgubny, grzeszny stan. Niech wyzna Jemu wszelkie swoje upadki i przestępstwa, nie umniejszając ich, ani nie oskarżając innych. Niech prosi Go o odpuszczenie, a On każdego, kto do Niego przyjdzie, oczyści od wszelkiej winy Jego drogą krwią, zgodnie z obietnicą, krew Jezusa Chrystusa, Syna Bożego, oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Pierwszy list Jana, 1 rozdział, 7 werset. W psalmie 32 czytamy słowa Dawida. Gdy milczałem o moich grzechach, sły kości moje, od błagalnego wołania przez cały dzień. Grzech mój wyznałem Tobie i winy mojej nie ukryłem. Wtedy Ty odpuściłeś winę grzechu mojego. Otaczasz mnie radością wybawienia. Wiersze od 1 do 7. To jest prawdziwa i przyjemna Bogu spowiedź. Przyjdź z pokorą do Jezusa. On nie wyjawi Twych tajemnic. On jest wierny i święty. Zamiast surowej nagany, której może się spodziewasz, pokażę Ci ślady Jego ran i powie: to uczyniłem dla Ciebie, umarłem za Ciebie, aby Cię wybawić z więzów szatana, uratować i obdarzyć odpuszczeniem grzechów oraz życiem wiecznym. Zaufaj Jemu zupełnie, On Cię przeprowadzi ze stanu bezbożności do stanu szczęścia w Bogu. On da Ci moc do nowego życia, które spędzisz w służbie Pana, porzucając służbę grzechowi.